Witam Was tutaj, cześć i czem, a Wizenosz i zapraszam Was na taki specjalny film. Pewnie jak wiecie, no jest już trochę tych subskrypcji, jest Was tutaj coraz więcej. Na moment, który teraz nagrywam film nagrania, mamy 7938 osób, które mnie subskrybują i w ramach specjalu z okazji 8000, na którego się już przygotowujemy, pewnie to będzie koło nowego roku, będzie film dla Was, Q&A ze mną, czyli z Wiznoszem, jak i również z Jakubem Sykutem, który pojawia się co jakiś czas w niektórych filmach. Czemu się pojawia tak rzadko? Możecie spytać w pytaniach. Piszcie dalej pod tym filmem, zaczynając od literki Q i dalej swoją treść pytań. Pytań może być ile chcecie, na większość z nich postaram się odpowiedzieć, oczywiście biorąc pod uwagę, żeby ten film nie był też jakoś strasznie długi. Ostatnie Q&A było ponad rok temu, więc domyślam się, że macie może jakieś pytań. Nie tylko inwestycje, nie tylko o kanał, może jakieś też osobiste. Jestem ciekawy, czego jesteście ciekawi o nas. Możecie zadawać pytania pod tym filmem, pod specjalnym postem, który jest już na YouTubie i na serwerze na Discordzie na Wizlandii, do którego macie link w opisie i wkalcie na specjalnym kanale, gdzie to wszystko się znajduje. Także jak widzicie, ja jestem teraz akurat w pracy. Tu mam swoje stanowisko, przy którym pracuję. Ale nawet w tego, żebyście mogli nie tylko i wyłącznie dziś zobaczyć film z Łodzi, a mogli również zadawać pytania do Q&A, żebyście wszyscy o tym wiedzieli, no to taki szybki film tutaj dla Was nagrałem. Święta przed nami, jeszcze życzenia świąteczne będą w najbliższych dniach, czyli jutro. I mniejsza z tym, jutro też się pojawi, bo trochę się wydarzyło w ostatnich dniach, więc spodziewajcie się, że może nawet nagram też dzisiaj albo jutro rano i mniejsza z tym zobaczycie. I mało tego, trochę tych filmów jeszcze przed nami faktycznie będzie, bo w okresie świątecznym wiem, pewnie część z Was będzie w rodzinie, będzie zajęta różnymi rzeczami, ale gdybyście się nudzili albo chcieli nadrobić i coś porobić faktycznie po świętach, kiedy już, no święta i po świętach, to wtedy będzie już na Was trochę czekać filmów, bo każdego dnia będzie się mimo wszystko pojawiać jeden film dziennie. Nie wiem do końca co to będzie. To będzie jakiś tam wiadukt w Pruszkowie, w Krasowie, jakaś nowa seria na kanale, która się też pojawi. I może winnica, dlatego też nie wiem, winnica będzie z Sykutem. Nie wiem dokładnie co zmontuję, co się pojawi, Cities też czeka, muszę w końcu nagrać i to wszystko będzie się łączyć w jedną całość. Jestem bardzo zadowolony też, że Cities kanał Wam się spodobało i całkiem dużo z Was nawet ogląda, bo mniej więcej około 1000-1100 wyświetleń te odcinki zbierają, więc będę się starać, aby się pojawiały co jakiś czas, jak znajdę czas. A z tym jest największy problem. Ale o tego typu pytania, jak wygląda moja inna część życia, to oczywiście zapraszam Was do zadawania pytań, na które też nie chciałbym odpowiedzieć. Postaram się na wszystkie odpowiedzieć i nie mówić oczywiście pomidor, więc liczę na Wasze trudne pytania, a nie na jakieś łatwe, na które mogę odpowiedzieć w ciągu paru sekund, jak na przykład ile mam lat, mam 20 lat, jakbym się tego nie wiedział. I na pytania, ile osób jest potrzebnych do zrealizowania jednego odcinka, odpowiadam bardzo prosto, jestem tylko ja. Ja robię całkowicie wszystkie filmy, montuję je, nagrywam, podkładam swój głos. Jedyne, co faktycznie się pojawia tutaj zewnętrznie, to jest osoba, która robi grafiki i miniaturki. To jest osoba zewnętrzna, której faktycznie rozliczamy się do tego osobno. I Jakub Syku, który jest rzeczami z różnych miejsc wydarzeń, ale to też przy okazji jeździmy w różne lokalizacje i też sobie pogadamy i to też jest oczywiście wszystko inaczej rozliczane. I to jedyne dwie osoby, które się zajmują i wspomagają mi w tworzeniu tych filmów. Oczywiście jest szereg innych osób, którym mogę mieć kontakty, wejść na różne trasy budowy i tak dalej, ale to już są bezpośrednio osoby z poszczególnych firm i innych spółek, więc one nie są faktycznie w ramach mojej tutaj działalności, które możecie zobaczyć. Także, tak jak powiedziałem, całość robię właściwie tylko i wyłącznie ja. Jakby ktoś z Was nie wiedział tego jeszcze. Bo widziałem tam w komentarzach, że fajnie, że przyjedziesz do Łodzi ze swoją ekipą. No, ja i mój komputer, dron, kostka i inne rzeczy. Z Łodzi jeszcze będziecie mieli jeden film, nawet nie wiem jak to się ogląda, bo specjalnie dziś nie oglądam tego, bo mam to chyba dzisiaj dzień. Ale to nie zmienia faktu, żebyście dawali swoje komentarze w komentarzach, a propos pytań. I do zobaczenia wkrótce. W kolejnych materiałach na moim kanale jutro, powiedzmy rano, będzie mniejsza z tym. Cześć!